Aleksandra Mieczyńska, dzień dobry. Witam w kolejnym programie z cyklu Portret Kobiecy. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Małgorzata Nawrocka. Dzień dobry, Małgosiu. Witam Ciebie i Państwa serdecznie. Poetka, pisarka, dziennikarka. Tak, jeszcze parę rzeczy można by dopisać, ale myślę, że jeśli chodzi o działalność moją zawodową, to są te główne. Lubię generalnie pisać? Nowe wyzwania. Mhm. Nowe wyzwania, zatem i gatunki literackie, i formy pracy. Jak można się rozkręcić, to czemu nie? Czemu nie? Czemu nie zaszaleć? Ale w ogóle kochasz życie, to przede wszystkim. Myślę, że jestem troszkę uprzywilejowana. Mam wrażenie, że życie kocha mnie. Jakoś tak, oczywiście jak u każdego, dołki, górki, wzloty, upadki. Ale jak patrzę z perspektywy tych już swoich pięknych lat na moje życie, na moją rodzinę, na moje wybory, to jasne, zawsze jakąś korektę szkicu można by zrobić, ale chyba troszkę mnie rozpieszczało. Może dlatego jestem osobą pozytywną, zawsze uśmiechniętą, chyba że się wścieknę, a to czasem się zdarza. Natomiast jeśli wszystko idzie zgodnie z planem, to potrafię na luzie. Zatem tak, kocham życie i jestem wdzięczna za wszystko, co w nim dostałam od ludzi, od Boga, od przyjaciół, od dalekich, od dzieci. Tak, mogę powiedzieć, że jestem chyba szczęściarą. Obdarowana? Obdarowana, zdecydowanie tak. Nie znam osoby, która nie byłaby obdarowana, bo oczywiście można powiedzieć jakiś talent literacki, ale to tak naprawdę mam przyjaciela malarza, który kiedyś widząc nasze miny oszołomione zupełnie na genialnej wystawie malarstwa spojrzał ironicznie i mówi: dzieci, 3% talentu, 97% pracy. I myślę, że w wielu zawodach, również artystycznych, takich jak mój, jest jednak ogrom pracy, gram tylko talentu potrzeba. Zatem obdarowaniem się każdy z nas ma mniej więcej po 3%, a potem tylko trzeba doładować akumulator i ruszyć do roboty. Rozumiem, że potrafisz akumulatory swoje własne doładowywać i jesteś pracowita. Ojej, no tak wyszło. Tak wychodzi rzeczywiście. Tak, chyba tak. Mam wiele wad, a wśród zalet nielicznych te dwie chyba tak, że potrafię doładować akumulator i rzeczywiście jestem pracowita. Chyba problem nawet jest, żeby nie zostać pracoholikiem w tym pędzie do zrealizowania swojego czasu. I powiem szczerze, ładowanie akumulatorów odbywa się najczęściej w ciszy. Może to dziwne. Ja mam z racji swojego zawodu też często spotkania z ludźmi, coś mówię również, poza tym, że piszę albo mówię o tym, co napisałam, więc mówię sporo. Ale to nie jest moja natura taka prawdziwa. Prawdziwa to jest cisza. Ludzie, którzy znają mnie, nawet przyjaciele, nie wierzą. Nikt nie wierzy, że ja wolę siedzieć cicho niż gadać, ale prawda jest taka, że ładowanie akumulatorów odbywa się w ciszy i jestem pewna, że trzeba naprawdę czasem 3 godziny mądrze pomilczeć, żeby potem 3 minuty coś mądrze powiedzieć, więc generalnie reklamuję ciszę jako sposób ładowania akumulatorów wszelkich życiowych. To chyba rzeczywiście się sprawdza, tak sobie myślę teraz, jak to w domu wygląda. Czy w domu jesteś cicho? Czy w domu jest ta cisza? Jak mogę, to jestem i walczę o ciszę w domu. Opcja mąż plus 3 dzieci, kot, świnka morska. Jakoś nie słyszę ciszy. Nie słyszysz ciszy, bardzo dobrze. Nie widzisz ciemności, nie słyszysz ciszy, więc muszę wyszarpywać sobie ten czas. Czasami zabawne jest, to jeszcze parę lat temu, kiedy dzieci były młodsze, moje zaprzyjaźnione mamy rozpaczały, że wakacje się kończą, dzieci do szkoły. A ja udając smutno mówiłam: tak, kończą się wakacje, yes, do roboty. Bo wreszcie te sprawy domowe gdzieś odlecą na bok i będę mogła skupić się na pracy, bo rzeczywiście, nie wiem Olu, jakie ty masz doświadczenia, ale ja mam takie, że praca w domu jest o wiele trudniejsza niż praca gdzieś w biurze, bo kiedy jeszcze mama, kobieta jest w domu,
to trudno jest przekonać domowników, że ona teraz pracuje. I jest im wszystko jedno, kiedy są głodni. Czy właśnie w trakcie arcydzieło tutaj powstaje jakieś, czy jakiś krótki artykulik do prasy dziecięcej. Oni w ogóle tego nie wiedzą, nie doceniają. W ogóle, nie, może wiedzą, doceniają, mama pracuje, ale generalnie no nie wygłupiajmy się, mamo, godzina 14, 16, 19 trzeba zawieźć, odwieźć. Więc jak sobie przypominam, jak pisałam naprawdę duże, kilkuset stronicowe powieści fantazy z kolejnymi niemowlętami przy piersi, bujając lewą ręką, właśnie urodzone. Prawdziwe fantazy. Tak, tak, prawdziwe to było fantazy. To science fiction w ogóle wysiada przy tej akcji i jedną ręką na klawiaturze próbując sobie tam poradzić z jakimiś opcjami. No tak wygląda życie pisarza. To trochę masz współautorów. Mam współautorów i powiem ci szczerze, że kiedyś wyczytałam w jakiejś książce takiej, no jakiejś nieważne jakiej, że wiele znanych pisarek to były kobiety samotne, albo właśnie po różnych przejściach, które spowodowały, że zostały samotne, ponieważ z pisarką w domu, która stawia na pracę, nie da się w ogóle wytrzymać. Ona ciągle buja w obłokach, domaga się czasu na pisanie i myślę sobie, że w takim razie mnie chyba nie grozi zostanie wielką pisarką, ponieważ jakoś dzięki Bogu nie było tego rodzaju katastrof w moim życiu osobistym. Póki co moja rodzina daje radę ze mną i póki co ja daję radę z moją rodziną, wyszarpuję czas na pracę. Mówiłaś o całej liście wad, nie będę cię dopytywała o szczegóły, tylko dopytam, czy ta mogę lista... Mogę nie odpowiedzieć najwyżej. Możesz mi odpowiedzieć. Czy ta lista wad, którą sama sobie piszesz swoich, czy ona na przykład zgadza się z listą wad, którą napisałby twój mąż? Tego nie wiem. Strategicznie nie prosiłam o taką weryfikację. Wolę mieć parę złudzeń jeszcze na swój temat. Złudzenia podobne są trochę marzeniom, zatem w kwestii takiej charakterologicznej chyba rzeczywiście dobrze czasem pomyśleć o sobie lepiej niż gorzej. Natomiast myślę sobie, że zdawanie sobie sprawy ze swoich wad to też jest zaleta. Zatem ustalmy, że do listy zalet można dopisać sobie tę jedną, że jak człowiek już sobie ze swoich wad zdaje sprawę, to znaczy, że ogólnie ma do przodu, ogarnie się w życiu. Tak sądzę. Czy twoje dzieci, które gdzieś tam przy piersi, przy nogach gdzieś tak chodzące, niekoniecznie na dwóch nogach jeszcze, kiedy pisałaś, czy jak dorastały, to sięgały po twoje książki? Tak, aczkolwiek bywały sytuacje przezabawne. Raz w życiu, tu się przyznam, na przykład na jakieś okrągłe urodziny postanowiłam zrobić coś szalonego, a nie szkodliwego społecznie. Zatem do celu postanowiłam zilustrować sobie książkę. I ten pomysł był tak nabrzmiały, że nie mogłam się po prostu uwolnić od niego. Więc pewnego dnia przyznałam się, mówię, moi kochani, urodziny za 3 miesiące, do tego czasu książka pełnoplanszowe, kolorowe, duże ilustracje, będzie zilustrowana. Dajcie mi pożyć, ja będę teraz rysować. A co mój mąż mówi, a ty czy nie masz tak, nie masz co robić? Nie masz co robić, będziesz rysować. Lepsza była jedna z moich córek, imienia tu nie wspomnę, mamo. Nie kompromituj się. Więc żeby to było jasne, z lekką ironią. Mam nadzieję, że ustawiliśmy rolę w rodzinie. To nie jest tak, że dzieci mnie upominają, ale rzeczywiście bywa tak, że rodzina fascynuje się zupełnie rzeczami obok, natomiast prorok we własnym domu niekoniecznie musi być doceniony, ale jest też tak, bardzo często tak jest, że nie zmuszam dzieci do czytania moich książek, ale siłą rzeczy wychowywały się, rosły razem z nimi. Zresztą pierwsza książka powstała dla Faustyny, właśnie naszej pierwszej córki. To była taka dedykacja dla niej, 50 bajek wierszem. I to też sprowokowana przez nią jako dziecko z różnych powodów. Także dzieci były w tej literaturze obecne i od nich się zaczęło, właśnie od Faustyny, od tej książki dla niej, potem kolejne publikacje, więc one mają z tą literaturą wiele wspólnego. Czy chcą, czy nie chcą, tak jest. Tak, a też rzeczywiście, kiedy uda się
uzyskać recenzję entuzjastyczną własnego dziecka, które czyta książkę właśnie idącą do druku, to chyba nie ma większej radości dla mnie, bo wiem, że są to bardzo krytyczni czytelnicy i jeżeli już jest entuzjast, to jest... Matki, tak? Tak, dokładnie tego nie chcą. Zatem jest szał, kiedy recenzja jest taka właśnie entuzjastyczna. Mhm. Lubię te chwile, zdarzają się czasem. Zaczęło się od jednej książki, ale... No teraz to chyba trudno policzyć twój dorobek. Czasem myślę muszę o rzeczach dużych i małych. Tak, tak, czasem muszę liczyć i oczywiście, tak jak zauważyłaś, to nie chodzi o to, że encyklopedia jakaś Larusa tutaj wyleciała spod pióra, bo te książki są różne. Jedne są jednotekstowe, maleńkie dla dzieci, inne są zbiorem jakichś tekstów z lat zbieranych, ale ponad 60 już publikacji i powiem szczerze, więcej niż mam lat jeszcze, dzięki Bogu. Zatem jest to już, i nie wiem kiedy to się stało, dość taki duży zbiór. Przyznałam się do tego, że lubię różne wyzwania, różne gatunki też, mierzę się z nimi. Teraz na przykład za chwilę już będę musiała usiąść do napisania komiksu pierwszego w życiu, a potem zapewne to zrobię do pierwszego w życiu thrillera, powieści dla dorosłych, takiego oczywiście bardzo specyficznego. Nie lubię tanich chwytów, nie chodzi o jakieś deprawowanie czytelnika, ale mam pewien pomysł, powiedzmy, na thriller, tak to nazwijmy, który będzie dość ambitny z założenia, przynajmniej będzie taką publikacją. Zatem te książki są bardzo różne, jedne małe, drugie duże i ciągle coś nowego trzeba wymyśleć. Także cykle. Cykle, owszem, tak. Pewnie myślisz o sagach tutaj. Mhm. To są książki mojego życia. Przyznam się, powstała saga czterotomowa rodu Anharydów. Zaczęło się od pierwszej skromnej części kilkanaście lat temu, potem przybyły trzy kolejne tomy. Od razu wiedziałaś, jak powstawała pierwsza, że to tak nie. się rozrośnie, ależ nie. Ależ nie, właśnie może tak mają kobiety pisarki, może mężczyźni pisarze, którzy są odpowiedzialni za utrzymanie rodziny i myślą jak faceci biznesu, rzucają się od razu na pomysł i myślą, wyeksploatuję to, walę 40 i ustawię się w życiu jako pisarz. Myślę, że kobiety myślą inaczej, mają potrzebę opowiedzenia jakiejś historii, jeszcze dodają do tego trochę kobiecego zmysłu, trochę moralności, wartości, piękna, ładują w tam serce, duszę, w to wszystko, żeby wycisnąć z gatunku literackiego wszystko, co kobieta może naprawdę z gatunku literackiego wycisnąć. I sądzę, że są spełnione, pisząc pewną całość. Tylko potem życie, i tutaj wielka moja radość, czytelnicy domagają się ciągu dalszego. To jest piękne. Jest książka w tej chwili, Twierdza Aniołów, książka, którą lubi, kocha wielu moich czytelników. Nie mam czasu, żeby napisać drugi tom, chociaż gdzieś tam w sercu już leży, jakiś plan mam. I powiem szczerze, non-stop spotykam osoby, które pytają, a kiedy drugi tom? A kiedy drugi tom? I myślę sobie, może rzeczywiście, jeżeli komuś potrzebna jest ta opowieść, odłożyć inne rzeczy, nie szaleć, nie eksperymentować, nie wygłupiać się z innymi formami, może dać czytelnikom to, czego chcą, czyli na przykład drugi. Także owszem, była saga, były cztery tomy, niedawno czwarty się ukazał. Twierdza Aniołów na pewno zyska dwa kolejne, bo już wiem, jak to zrobić, ale wszystko w swoim czasie. Wszystko w swoim czasie, właśnie. Jak ten czas układasz sobie? Jak ja układam czas? Czy on ci się sam czasami układa? Powiem szczerze, jestem osobą dość zdyscyplinowaną i to może śmieszne jest, ale ja naprawdę lubię tabelki. Humanistyczne wykształcenie, a jednak lubię tabelki. Byłam w sumie niezła z matmy w szkole, może dlatego jakoś tak. Bardzo lubię planować dzień. Zdarza mi się, bez względu na to, jak zabawnie to zabrzmi, rozplanowywać dzień na kwadranse. Czyli dokładnie, czasami bywa tak, że bardzo dużo pracy. Bardzo się zdziwiłam. Na godziny można, ale czasami nawet naprawdę serio na kwadranse. Oczywiście trzeba się przy takiej pasji planowania czasu, to być może chorobliwe też, może trzeba by się leczyć, ale przy takiej pasji trzeba też mieć opcję luzu, kiedy tabelka się rozsypie, bo bardzo rzadko, tak jak się zapewne domyślasz, tak misternie skonstruowane tabelki dnia co do kwadransa mają szansę się rozsypać, bo życie jest zaskakujące i to tak nie działa. Więc trzeba sobie wieczorem powiedzieć,
a 60% normy wyrobione. I to jest okej? Jak frajdę. Jest 60? Jest okej. Okay. Czyli też nie ma histerii, jeśli coś nie wyjdzie, ale tak mam już od zawsze. Taką mam obsesję niemarnowania czasu. Jeszcze jak byłam wczesną nastolatką, przeczytałam zdanie wypowiedziane przez Michała Anioła Buonarrotiego. Nic nie boli bardziej nad stracony czas. I powiem szczerze, że hołduję tej zasadzie nie dlatego, że kupiłam to i się przyglądam, ale dlatego, że chyba mam podobną naturę. Talent nie ten, ale natura ta sama, jak u Buonarrotiego. Zatem jestem pewna, że dobre wykorzystanie czasu, zaplanowanie go pomaga. Zatem jak planuję, to zawsze mi się coś uda, chociaż bywam w rozpaczy, jak każda kobieta. Bywało wiele takich sytuacji, kiedy trzeba było właśnie to i owo. To nie muszę opowiedzieć, jak Dzień Kobiety wygląda. Każda z nas wie, jaki to jest kociołek. Cudowny, artystyczny, wariacki, nieład czasem. Ale bywałam w histerii, kiedy z racji mojej pracy, różnego rodzaju aktywności, wymagana ode mnie, żebym przepoczwarzyła się właśnie z mamy w damę, załóżmy wieczorem, i okazywało się nagle, że jest już tak późno, że na wyjście z domu ja, uprasowanie, przygotowanie się jako, tutaj cudzysłów, dama, mam 10 minut. Wszyscy są gotowi, moja rodzina, tak, obiad był smaczny, były desery, dom ogarnięty, ale dama w szlafroku. Więc miewam takie momenty histerii, kiedy moje wyobrażenie o tym, jak powinna wyglądać idealna kobieta, bardzo rozmija się z tym, co widzę po akcji dnia. Ale to są takie chwile i nie przesadzajmy też. Coś pomagało na tę histerię? Tak, świadomość, że artyści mają trochę więcej luzu. Zatem powiedzmy, mówiłam sobie samej, nie martw się. I tak, kiedy na przykład jest jakieś spotkanie, to i tak każdy się przejmuje tylko tym, jak on sam wygląda. Zatem ty nie jesteś na liście do obserwowania. Każda z tych osób skupia uwagę na sobie, więc to mi pomaga, to mi pomaga. Pomaga mi również autoironia. To dziwne, bo walczę o to. Jestem osobą, która słabo znosi krytykę, niestety. Zwłaszcza kiedy ktoś się czepia wykonanej właśnie przeze mnie pracy. Ja jestem pewna, że oczywiście wszystko zostało napisane. Perfekcyjnie. Tak, tak. Dostaję szału, kiedy po korekcie czasem przychodzą teksty. Ostatnio, powiem szczerze, niemal zarzuciłam już podsyłanie do korekty tekstów, bo nie mogę potem z gorączką dogadać się z korektorami, więc bywam trudna jako, za przeproszeniem, artystka. Natomiast pomaga rzeczywiście ta świadomość, że trochę luzu, nie musisz. Masz swoje miejsce w życiu, swoje miejsce w świecie, masz swoją pracę. Ludzie nie muszą cię podziwiać za to, że nie wiem, idealny make-up i jesteś damą. Niech raczej zwrócą uwagę na to, co robisz, co masz w głowie, i tu się zatrzymajmy. Także racjonalizacja histerii, tak bym to nazwała. No tak, właśnie to słowo padło, histeria i szał. Takie dwa słowa wychwyciłam. Tak, dramatyczne. Nie, bo ja jestem dramatyczna, ale to wynika chyba z temperamentu. Rozumiem, że to się pojawia i potem kurz opada za jakiś czas. Nie, bo to siedzi, to właśnie to się nie pojawia. To jest permanentny stan, pewien rodzaj, tak, ja jestem ciągle na takiej adrenalinie, która właśnie, cisza jest po to potrzebna, żeby zbilansować emocje. O którą walczysz, o którą walczę właśnie, emocja, tak, w tej walce, to jest też emocja. Więc naturalnie mam temperament dość żywy. Teraz tak rozmawiając z tobą, sama sobie odpowiedziałam na pytanie, dlaczego czasem nie mogę dogadać się z moimi trzema córkami. One mają temperamenty podobne. Zatem rzeczywiście czasem iskrzy, ale to jest fajne. To znaczy, nie ma mojego męża tu przy tym stole, ale gdyby usiadł i gdybyś zapytała go, czy jemu przeszkadza temperament, powiedziałby pewnie, że nie. Bo to jest akurat coś, co chyba nas gdzieś tam kiedyś zbliżyło, a jego urzekło. Ciągłe takie ADHD, szaleństwo jakieś wewnętrzne, które było szlachetne jednakowoż, mam nadzieję. Nie jestem zwolenniczką ani jakichś happeningowych ekshibicjonizmów, ani performance'ów, które doprowadzają do właśnie takiego emocjonalnego negliżu osoby. Natomiast zawsze jakoś wyrażałam swoje emocje tak spontanicznie i wielu mam przyjaciół dzięki temu, więc zakładam, że ten szał, ta histeria jednak odstrasza tych, których mogłaby ranić czy bulwersować, a przyciąga tych, którzy
Lubią takich właśnie trochę dziwnych, trochę bardziej skomplikowanych, nie wiem, może ja gdzieś tam jestem na tej liście. Tak sobie myślę, że autentyczność zawsze się broni. Tak, masz rację. Rzeczywiście zauważyłam to wiele razy w życiu, w spotkaniu z osobami, które podziwiam. I zgoda, tak, to mądra rzecz została powiedziana. Zawsze podziwiałam osoby autentyczne, pod warunkiem jeszcze, że były mądre, bo z całym szacunkiem, no, chciałam przytoczyć przykład zachowań Jana Jakuba Rousseau w salonie, kiedy miał ochotę skorzystać z toalety, więc nie tego rodzaju autentyczność. Natomiast taka szczerość, pogodzenie ze sobą, bo autentyczność może być też sterowana i teatralna, natomiast rozumiana jako pogodzenie ze sobą i przez to takie spokojne eksponowanie tego, kim jestem naprawdę, pod warunkiem, tu jeszcze raz powiem, że jesteś człowiekiem mądrym, bo to też we współczesnej sztuce, kulturze wiele jest takich pokazów autentyczności, która moim zdaniem deprawuje odbiorcę, czytelnika, widza. Właśnie przez to, że zakłada, że ma się do czynienia z głupkiem, przepraszam, po drugiej stronie i wtedy ta autentyczność, ten rodzaj takiej szalonego ekshibicjonizmu, jakiegoś emocjonalnego, moim zdaniem jest niestrawny. Ja akurat nie funkcjonuję tak, ale jeżeli ktoś jest mądry, to bez względu na to, jaki jest, autentyczność pociąga, zgoda. Tak, i ona jest wiarygodna, buduje tę wiarygodność. Powiedziałaś takie zdanie w naszej rozmowie, że twoje wyobrażenie kobiecości, na przykład kobiety jako damy, jest określone i nie zawsze tutaj sama się wpasowujesz. To jak to jest w ogóle z twoim wyobrażeniem kobiecości, tak? I na ile też tę kobiecość w sobie odnajdujesz, nazywasz, na ile się spełniasz jako kobieta? Znów szczęście, to życie tak prowadzi. Myślę, że spotykałam na drodze takie kobiety, które mnie zachwycały i którym chciałam dorównać. I takich mężczyzn, którzy też zachwycali mnie osobowością, ale równocześnie potrafili zachwycić się mną. Na przykład mój ojciec mną jako małą dziewczynką, mój mąż mną jako żoną. Więc myślę, że kobieta potrzebuje takiego lustra. Kiedy patrzy na cudowne, piękne, mądre kobiety, jest zachwycona i myśli tak, chciałabym być taka, to jest imponujące, to jest piękne, to właśnie kobiecość, to jest ona. Bez zazdrości, to mówię o takim podziwie czegoś nadzwyczajnego, co my, panie, jednak dostałyśmy od natury i to dajemy, ale też, tak jak powiedziałam, miałam szczęście do luster w oczach męskich, czyli taty, który zawsze był zachwycony mną, męża, który do tej pory, nie wiem, jakoś tak to działa, że jeszcze się nie zniechęcił w zachwycie, więc jednak myślę, że panie, które mają to szczęście, że spotykają takich ludzi na swojej drodze, nigdy, jasne, mogą mieć tam, o, pryszcz, albo o, fałdka. Więc to się nam zdarza, te historie się zdarzają, ale generalnie chyba jesteśmy pogodzone ze sobą jako kobiety, kiedy to lustro oczu kochających nas ludzi, to mogą być kobiety lub mężczyźni, mówi, jesteś taka, jaka jesteś, jesteś fajna. I jesteś wartościowa. Jesteś wartościowa. Oddajesz mężowi ten zachwyt? Powiem szczerze, tak, to jest właśnie ciekawe, szczęściara ze mnie, no jakby nie patrzeć na to życie, to jakoś tak tu i tam, tak. I bardzo mnie wzrusza zawsze, kiedy widzę ludzi już takich w wieku złotej jesieni, wiernych sobie, kochających się, życzliwych, troskliwych. Myślę, że te relacje kobiety i mężczyzny, które gdzieś tam na początku właśnie przypominają szaleństwo i patchwork w ogóle wszystkiego, co na świecie istnieje, potem układają się w pewien wzór, kiedy uda się dojechać do tej jesieni złotej, sprawiają, że właśnie tacy ludzie mogą chyba najwięcej światu powiedzieć o miłości. Także mam nadzieję, że te zachwyty będą trwały. Potrzebujemy odrobiny zachwytu. Świat nas przecież wokół tak niezwykły zawsze zachwyca po odrobinie, a ozdobą świata, jak proszę bardzo, i użyję tego słowa, mówiła moja teściowa, o teściowej może też pięknie, jak mówiła moja teściowa, ozdobą świata są ludzie, więc pewnie dlatego.
I też oni na, nie, na ten świat mają wpływ. Jak najbardziej. Mhm. Tak. Robią go brzydkim albo robią go pięknym. Zgoda. I tu już ta kwestia, o której mówiłaś wcześniej, kobiecości takiej, no bo oczywiście zaraz widzimy damę, prawda, piękną, elegancką, nie wiem, pachnącą, inteligentną, dowcipną, zdrową, młodą. Więc tutaj już nie potrzeba tych cech. Chodzi nam o to piękno, prawda, wewnętrzne, które jest znacznie ważniejsze niż to, co mamy do zaoferowania tak na pierwszy rzut oka. No, to wewnętrzne piękno też najpiękniej konserwuje. O, popracuję nad wewnętrznym pięknem zatem. Powiedz mi, bez czego sobie nie wyobrażasz, bez jakiego atrybutu kobiecości sobie nie wyobrażasz? Tu myślę, nie wiem, o perfumach o zapachach, o biżuterii, może o kosmetykach. Dobrze, mogę szczerze? Nie będzie obciachu? Nie będzie obciachu, oczywiście nie, to był żart. Nie mogę się zdobyć na obcięcie włosów od lat. Właśnie z tego powodu, że kiedy byłam nastolatką, mój piękny wtedy, to dawno temu, warkocz został obcięty na moją własną prośbę i przez kilka lat miałam fryzurę, i figurę jeszcze wtedy taką bardzo, bardzo wstępnie dziewczęcą, która stworzyła wizerunek chłopięcy. Jak kolejny raz byłam z moją mamą gdzieś i kolejna pani w sklepie, na przykład z ubraniem, kiedy wybierałam mojej mamie sukienkę, z zachwytem mówiła: o, jak synek dba o mamę. To byłam wściekła coraz bardziej, mówiłam: nie jestem synku, ja jestem dziewczynką. I od tamtej pory chyba nie wiem, co się takiego zadziało, ale pomyślałam sobie, że nie. Póki co, więc atrybut kobiecy, nie wiem, to śmieszne może jest takie. Poza tym artystyczne, lubię jak mi tam coś fruwa, temperament to też wyraża. To może to. Może się zdziwisz, Olu, też, ale chyba uśmiech, naprawdę. Wydaje mi się, że, no nawet mi się nie wydaje, to wiem, bo z tych paru lat życia już niejedno doświadczenie to potwierdza, że kiedy próbuję się komunikować z innymi ludźmi bez tego właśnie, jest mi o wiele trudniej. Najtrudniejsze sprawy, czy najtrudniejsze osoby, jakie się w moim życiu tam na chwilę chociaż zjawiły, czy na dłużej, udało się powoli oswoić właśnie tym. I wydaje mi się, że gdyby to panowie się tak uśmiechali wciąż do innych, nie byłoby tak, nie wiem, czy dobrze przyjęte, czy smaczne, czy stosowne. Natomiast wydaje mi się, że uśmiechnięta kobieta, niekoniecznie prowokująca wtedy, prawda, i zalotna, bo to zupełnie też nie o to chodzi, ale tak życzliwie uśmiechnięta. Także oczami. Również całym ciałem można się uśmiechać, moim zdaniem. Jest w pewnym sensie spełnioną kobietą też, czyli daje temu światu to, czego on oczekuje. Bo w uśmiechu bardzo wiele rzeczy się kryje. Życzliwość, otwartość, ciepło, czyli to, czego panowie na przykład od nas, czy nasze dzieci od nas, czy nasi przyjaciele od nas kobiet mogą oczekiwać. Bardzo ci, Małgosiu, za rozmowę. Dziękuję z uśmiechem. Dziękuję właśnie, że to jest ekshibicjonizm. Już się boję, co z tego będzie, ale bardzo dziękuję. Było mi bardzo miło spotkać się z tobą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Małgorzata Nawrocka była państwa i moim gościem.